Mój ukochany przyspieszony smok przez lata był hejtowany przez różnych zawodników, nawet topowych. No a tutaj zobaczcie, Caruana wyciągnął ten debiut na Nepo w prestiżowym Sinquefield Cup. Tutaj 2 godziny na zawodnika, więc poważne, klasyczne szachy. No i poszło te 4 bicie odbicie. Ja jestem bardziej fanem kolejności posunięć przez skoczek C6, ale Caruana zdecydował się na goniec G7, co oczywiście też ma tutaj jak najbardziej sens. Według mnie skoczek C6 jest bardziej elastyczny i to jest właśnie to, co ja uwielbiam w hiperprzyspieszonym czy w przyspieszonym smoku, że to jest bardzo elastyczne otwarcie. Można wiele różnych kolejności posunięć zastosować, jak ktoś ma ochotę, zawsze można przejść do zwykłego smoka, także dużo różnych opcji, no i przeciwnik musi dokładnie wiedzieć, o co chodzi, albo no po prostu mu przybombimy gonga, tak jak to zrobił Caruana w tej partii. Poszło skoczek C6, goniec E3, skoczek F6, więc tutaj totalna klasyka i ja też lubię grywać tutaj krótką roszadę, jak najbardziej, aczkolwiek moją główną opcją jest hetman A5, które uniemożliwia zrobienie długiej roszady, no bo tutaj natychmiastowo białemu zaczynają podwisać rzeczy. Więc w partii poszła krótka roszada, goniec B3. Goniec odchodzi na B3, ponieważ na C4 on jest często narażony na ataki. Chociażby wchodzą w grę triki skoczek bije E4, skoczek bije E4 i D5 widełki. Więc w partii goniec B3, no i tutaj znowu A5, A4, bardzo ciekawa, bardzo agresywna koncepcja. Wieża E8 z planem E6, D5, bardzo jadowite, bardzo fajne, też jak najbardziej grywalna opcja. Natomiast Fabiano z tych wszystkich elastycznych opcji zdecydował się przejść do zwykłego wariantu smoczego. I dobrze wiecie, no ja raczej fanem zwykłego smoka nie jestem, ale każdy smok jest fajny. W tych smoczych strukturach naprawdę pozycje są bardzo zadymione, bardzo dużo się dzieje, no te pozycje są po prostu niesamowicie bogate, jak to w obronie sycylijskiej. W partii wobec tego nastąpiło F3. I tutaj pan Nepo zdecydował się zastosować tak zwany plan jaskiniowca, czyli oczywiście hetman D2, długa roszada, no i później G4, H4, H5, wymiana gońca i matowanie, krótko mówiąc, po linii H. Więc to jest taki plan jaskiniowca, ale czarny zareagował tutaj w troszeczkę nietypowy sposób, no bo takim klasycznym ruchem no to jest oczywiście goniec D7, no to jest bardzo typowe w smoku, no i tam hetman D2, no i tutaj znamy oczywiście wszyscy te warianty, gdzie tam atakuje się po linii C. Ta linia C w obronie sycylijskiej zawsze jest bardzo istotna w otwartej obronie sycylijskiej. Ta linia jest półotwarta, praktycznie zawsze czarnymi trzeba z niej skorzystać. Natomiast tutaj w partii poszło trochę rzadziej spotykane hetman A5, no i tutaj Nepo, nie wiem, zaświrował totalnie. Powinien zagrać hetman D2, co jest bardzo naturalne, bardzo typowe, szykuje oczywiście goniec H6, no i tutaj główny wariant leci mniej więcej w ten sposób, no i to jest bardzo, bardzo typowa pozycja, czyli król odchodzi na B1 prewencyjnie, czarny tutaj będzie chciał te piony odpalać, biały za to odpala piony z drugiej strony, no i zabawa jest, kto pierwszy, ten lepszy. Przy przeciwnych roszadach zawsze jest ta zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Musisz zamatować króla rywala, zanim on zajedzie ciebie. No a tutaj Nepo ustawił hetmana na D3. Czy to ma sens? No nie wiem, no jakiś pewnie ma, no z jakiegoś powodu to zagrał, ale wydaje mi się, że ten hetman jest po prostu eksponowany, jest po prostu słabo tutaj ustawiony, jest narażony na ataki i Caruana po chwilowym zastanowieniu po prostu to wykorzystuje. Nawiasem mówiąc, skoczek E5
w smoku i tak bardzo często chcemy zagrać. No bo zauważcie, że ten goniec z B3 jest niezwykle wkurzający. Ten goniec tutaj ciśnie, przydaje się w ataku na króla, więc fajnie byłoby się po prostu delikwenta pozbyć. Dlaczego pozbyć? No bo jak ten skoczek czarnego wtryja się na C4, to ten skoczek jest tak potężny, że biały po prostu nie może funkcjonować z takim skoczkiem na C4, więc wtedy w zdecydowanej większości przypadków biały jest po prostu zmuszony do wybicia, no i sukces, czyli tego gońca zlikwidowaliśmy, więc po pierwsze nasz król będzie bezpieczniejszy, bo ten goniec go nie będzie atakował, a po drugie król białego będzie osłabiony, no bo ten goniec tutaj nie broni. No i w partii goniec D7, długa roszada, wieża FC8, król B1, bardzo typowo, no i właśnie ten skoczek wjechał tutaj na C4. Czy ta pozycja jest dobra, kiedy biały stracił parę gońców? Ma sens. Oczywiście ta para gońców będzie jakimś atutem dla czarnego, ale dalej pozycja białego jest dosyć zdrowa. Można tutaj przegonić tego superaktywnego hetmana, no i odpalić G4. I tutaj ważne jest, że no już wisi w powietrzu ruch G5. Co przegania tego skoczka, no i wtedy skoczek może wejść na D5. Więc tutaj trzeba zagrać goniec E6, no i teraz H4, H5, wiadomo, dalszy atak po prostu po linii H, no nic mądrzejszego tutaj biały nie wyczaruje. No i gramy dalej, po prostu gramy dalej. Ten atak oczywiście ma dużo sensu, ale czarny też ma tutaj swoje możliwości, no bo ta presja po linii C jest całkiem zacna. W partii poszło faktycznie to G4, ale bez zagrania skoczek B3. I okazuje się, że jest tutaj pewna subtelna różnica, której Nepo nie wyczai. Poszło goniec E6. Myślę, że już czujecie, co się tutaj święci, ale tak naprawdę od razu to bicie na C3 niekoniecznie będzie groźne. No bo można odbić hetmanem i królem uciekać na D2. Więc jeszcze nie jest to takie hop-siup, żeby delikwenta zamatować. No ale w partii skoczek B3 ten hetman odszedł, goniec D4, to jest oczywiście kontra na gońca z G7, no i czarny klasycznie dociska tutaj po linii C. Więc tak jak widzicie, ta linia C jest niezwykle, niezwykle istotna. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby po tej linii C przycisnąć rywala. No bo oczywiście inaczej to no, trzeba by się ostro gimnastykować tymi pionami. A tu linia C już jest półotwarta, to grzech nie skorzystać, chociaż zazwyczaj też te piony wkraczają do akcji. No i teraz rzuca się w oczy takie typowe H4, ale to przegrywa tak, jak to poszło w partii. Najlepszym ruchem w ogóle jest szalone hetman G5. I teraz jak tak sobie popatrzymy, cholera jasna, no ten Stockfish oszalał, nie? O co chodzi? O co chodzi? Po co ten hetman na G5? Przecież to tak skandalicznie, idiotycznie wygląda. Otóż idea jest taka, że w momencie jak ten hetman jest przeganiany, to przechodzi na A5. I założenie tutaj jest takie, że biały nie dostaje mata. Więc ta końcówka jest dosyć nieprzyjemna, tak jak większość końcówek w obronie sycylijskiej. Nieprzyjemne jest to dla białego, no ale przynajmniej biały nie dostaje mata, więc trzeba uznać to za sukces. No a w partii Nepo, i to muszę powiedzieć, że mnie niesamowicie wkurza, to już od meczu Carlsen kontra Nepo, ja mam wrażenie, że Nepo ma po prostu w nosie te szachy i totalnie się nie przykłada. Autentycznie, no mam wrażenie, że on po prostu ma wywalone i jedzie sobie na turniej i gra na pałę. Nie wiem, no to w meczu Mistrzostwo Świata podobnie było, nie? Że ustawiał nawet lepsze pozycje i błyskawicznie je wypuszczał jakimiś takimi bzdurnymi zagraniami. No bo zobaczcie, co się tu dzieje na zegarze. Godzina 57 i w tak złożonej pozycji,
w smoczej pozycji w obronie sycylijskiej. Nepo w co tam 6 sekund, bo jest dodatkowe 30 sekund za ruch, podejmuje decyzję, która przegrywa partię. G5 sprawia, że te figury czarnego mogą wkroczyć do akcji. I czy można się było tego spodziewać? Oczywiście, że tak. No zobaczcie, wszystkie figury czarnego są zaktywizowane. Wszystkie figury czarnego stoją tutaj bardzo dobrze, więc skoro wszystkie figury są gotowe, no to coś tu najpewniej jest na rzeczy. Na Nepo sobie olał temat, zagrał G5, no i dostał pierwsze z czterech genialnych posunięć. Nastąpiła ofiara tutaj skoczka. Jeżeli skoczek odbije, no to tutaj po prostu wieża bije na D4, no i partia błyskawicznie się kończy, więc pion zbił na E4 i teraz jak już podwalił, jak już odwalił kaszanę, to teraz nagle zaczął myśleć. No dobra, więc poszło bicie na E4, goniec zbił na D4. Nie ma nic mądrzejszego niż odbić tutaj skoczkiem, bo inaczej jest pion w plecy plus para gońców, no i tutaj biały i tak zostanie rozjechany. Więc nastąpiło bicie na D4, no i teraz drugie genialne zagranie, wieża bije C3. No i widzicie, o to chodziło wcześniej. O to właśnie chodziło wcześniej, że punkt A2 tutaj trzeszczy. I ofiara hetmana nic nie da. No, niby można tym królem uciekać, można tutaj nie dostać mata, ale ta pozycja będzie kompletnie przegrana. No bo czarny zdobywa te piony, król jest goły, zasuwa pionami do pola przemiany, no i albo kolejny hetman pojawi się na desce, albo czarny ta mata po prostu nawet. No więc wieża C3, no i tutaj nie ma rady, trzeba zagrać A3, żeby tego mata nie dostać. No i tutaj kolejna genialna ofiara, hetman C4. Mimo wszystko Caruana chciałby się tam wtrynić na A2, no i tego mata wlepić. Więc w partii B3, no to hetman sobie odszedł. No i tutaj jeszcze próbuje Nepo się bronić. No w ogóle to jest pewien absurd. Wiele jest absurdów w świecie szachów, ale to tempo gry... No to jest największy z absurdów. No bo zobaczcie, partia właściwie się skończyła. Na tym etapie partia właściwie się skończyła, czarny kompletnie dominuje, ma piona więcej. Dla zawodników na tym poziomie wygranie takiej pozycji to już jest formalność, więc właściwie partia się już zakończyła, a zawodnicy mają 2,5 godziny czasu do namysłu, sumując to. Więc... No to jest dosyć dziwne, co nie? No i teraz drugi pion więcej. No to jeszcze Nepo udaje, że coś tutaj ma. Wieża wkracza do akcji. Wiadomo, o co chodzi. Więc wieża białego ucieka. No i teraz nastąpiło kolejne genialne uderzenie. Goniec bije B3. No i tutaj król jest po prostu matowany, nie ma gdzie tym królem się chować. Bicie na B3, no to wieża B3 i powstaje dokładnie to, co w partii. Poszło tutaj skoczek bije B3, no to ofiara, no i po prostu pozamiatane. Jeżeli król ucieka, no wieża A5 jeszcze nie ma, więc jest tutaj szach, no i bicie na E4 nawet po prostu wygrywa. Ten król jest totalnie goły, no i będzie trzeba oddać hetmana broniąc tego króla, także po zawodach. No a jeżeli hetman zasłoni, no to tu szachulec, trzeba oddać hetmana, no i wiadomo, te piony ruszają i we współpracy z hetmanem matują. Więc hiperprzyspieszony smok, no moje ukochane otwarcie zostało tutaj odpalone. Później akcja przeszła do zwykłego smoka, no i Caruana po prostu delikwenta całkowicie rozjechał, więc 1000 razy, a może nawet 100 000 razy słyszałem argument, że uga buga, przyspieszony smok to się do niczego nie nadaje, nikt tego na topowym poziomie nie gra. No ale jak już ktoś zagra, to zazwyczaj wychodzi to naprawdę dobrze. Przypadek? Nie sądzę.